Dobrze, dzień dobry, witamy wszystkich na dzisiejszym webinarze pod tytułem Jak zaangażować uczniów w projekt, który poprowadzi Katarzyna Wojtkowska. Ja się nazywam Anna Wuls, jestem koordynatorką projektu Młodzi w Akcji i pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Miło mi Państwa gościć na dzisiejszym webinarze. Mogą Państwo napisać na czacie, czy są Państwo również z naszego projektu, czy i w ogóle z jakiej miejscowości. Z takich pytań organizacyjnych od razu, jeżeli będą mieli Państwo jakieś problemy techniczne z widocznością obrazu czy z dźwiękiem, prosimy pisać na czacie, postaramy się pomóc. A informacje o zaświadczeniach pojawi się na sam koniec webinaru. Webinar jest również nagrywany, więc gdyby ktoś z Państwa musiał zniknąć w trakcie, będzie można go odtworzyć później. W takim razie ja już oddaję głos Pani Kasi i życzę w takim razie udanego webinaru. Dziękuję. To tak jak zostałam przedstawiona po tej stronie Katarzyna Wojtkowska. Ja jeszcze zanim przejdziemy do webinaru, to chciałabym chwilę opowiedzieć w ogóle, dlaczego tutaj mam prawo do Państwa mówić. Więc jestem trenerem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, również jestem coachem z akredytacją Izby Coachingu. No i też jestem właśnie wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim, więc też pracuję, no nie z uczniami, ale ze studentami. I także realizuję aktualnie dwa granty międzynarodowe Eight Food na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. I chwilę o nich chcę opowiedzieć, dlatego że one są dedykowane właśnie dla nauczycieli. Więc może Państwo będą chcieli po prostu z nich skorzystać. Są to darmowe programy, które można po prostu rzeczywiście zastosować w swoim programie. Ja jestem autorką Uważnego Jedzenia, gdzie to jest taki program, który traktuje o tym, w jaki sposób regulować odczucia głodu i sytości i też uwrażliwia na sygnały i nie tylko z wewnątrz ciała, ale także właśnie uwrażliwia na to, co też odczuwamy podczas jedzenia i to ma wspierać właśnie kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Ten program przygotowałyśmy razem jeszcze z dr Julią Berlińską dla przedszkoli, dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, więc niezależnie od tego, jakiego poziomu edukacyjnego go Państwo reprezentują, to każdy może z niego skorzystać właśnie za darmo z naszej strony, ściągnąć materiały i poprowadzić. Także mamy jeszcze dla nauczycieli przedszkola taką aplikację Kreciki Warzywa, do której też zachęcam. Ona przeprowadza krecik gdzieś przez porę roku i wtedy dzieci poznają dzięki krecikowi w każdej porze roku warzywa i owoce. Jest jeszcze ostatni program, jak ja jem. To jest dedykowany program dla szkoły podstawowej, który z kolei uczy o grupach produktów spożywczych i o tym właśnie, jaki zdrowy styl wprowadzać życia w swoje życie, gdzie na początku sami uczniowie w aplikacji takiej interaktywnej sprawdzają, jakie w ogóle mają nawyki żywieniowe i ta aplikacja podpowiada im jakieś wskazówki, co mogą zrobić, co mogą zmienić, a potem nauczyciel właśnie przeprowadza przez takie 5 lekcji, które mają pomóc, wesprzeć po prostu ucznia w tym, żeby kształtować te nawyki żywieniowe i potem można wznowić jeszcze raz aplikację i zobaczyć, czy coś się rzeczywiście zmieniło. I ostatnim projektem, który też jest programem edukacyjnym, jest C&D. To jest taka seria e-booków o warzywach, które mają służyć oswajaniu już tych najmłodszych dzieci, bo tych żłobkowo-przedszkolnych. O przedszkolno-żłobkowych, właśnie do oswajania warzyw. Więc to tak pokrótce rzeczywiście z mojej strony. Jeżeli chodzi o dzisiejszy webinar i o czym będę dzisiaj opowiadać, to będę opowiadać o tym, jaka nasza postawa, nas jako nauczycieli, wspiera właśnie uczniów w tym, żeby zaangażowali się w projekt. Następnie przekażę Państwu wiedzę o tym, w jaki sposób my budujemy w ogóle zespół, bo jeżeli już zapraszamy uczniów do realizacji jakiegoś projektu, to zdecydowanie jest tak, że zaczynamy budować zespół i mówimy w ogóle o zespole i w takim razie jak zacząć, żeby uczniowie się zaangażowali.
No i możemy poznać też, z kim w ogóle tworzymy, jak każdą z tych osób zaangażować, jak stworzyć też wspólnie pomysł na ten projekt, bo Państwo wychodzą z jakąś inspiracją, ale to uczniowie, ale to właśnie uczniowie będą kształtować tutaj. Mam nadzieję, że nic się nie zablokował, będę tak poruszać na padzie. Kolejnym punktem będzie to, w jaki sposób podtrzymać już to zaangażowanie, które wytworzyliśmy w, powiedzmy, w tym pierwszym etapie, w tej pierwszej fazie razem z uczniami. Następnie, jak nie stracić tego zaangażowania i jak z kolei zbudować kapitał na przyszłość, czyli kiedy my już kończymy projekt z uczniami, a mamy chęć jeszcze, żeby dalej realizować kolejne projekty, to jak nie wytracać tego zaangażowania. I jeżeli chodzi o zasady, które chciałabym, żeby tutaj panowały, to już Daria powiedziała, że będzie wspierać nas tutaj technicznie. Z kolei czat właśnie służy do zgłaszania wszelkich problemów, które mogą się pojawiać, a także do zadawania pytań już do części merytorycznej, o której właśnie ja będę mówić. Już przeszłam z Państwem na ty, więc żeby nam po prostu się bardziej komfortowo komunikowało. I taka jest moja propozycja, więc mam nadzieję, że dla Państwa również to będzie dużo, dużo wygodniejsze. Z racji tego, że wszyscy jesteśmy dzisiaj po pracy, o porze takiej, jaką mamy, czyli o godzinie 18, to mam taką propozycję, żeby rzeczywiście angażować się na tyle, na ile możemy. Oczywiście tu od nas to wszystko zależy od tego, jakie mamy zasoby. Oczywiście im bardziej się zaangażujemy, tym Państwu więcej wyciągną z tego, o czym będę tutaj mówić. Więc no właśnie, przejdźmy w takim razie już do tej części najbardziej merytorycznej. Jak w ogóle myślę sobie o pracy z innymi, to zaczynam od siebie. To jest kwestia tego, że ja też oczywiście pełnię jakąś rolę w grupie i najpierw trzeba sobie zdefiniować właśnie, jaką tą rolę chcemy pełnić, kim ja jestem, co ja w ogóle wnoszę do tej grupy. Ja tutaj tak zwizualizowałam właśnie rolę nauczyciela, to kim my jesteśmy, kiedy tworzymy ten projekt pozalekcyjny z uczniami, na podstawie takiej piramidy. My mówimy, że to jest piramida poziomów logicznych Dealsa, która po prostu przedstawia to, jaką jesteśmy osobą, w jakim otoczeniu też jesteśmy, co nas buduje, co nas tworzy, ale też jak my wpływamy na tak naprawdę na otaczający nas świat. I teraz chciałabym zaprosić Państwa do ćwiczenia, i to jest właśnie ten element zaangażowania, do którego zapraszam, żebyście wzięli teraz kartki i długopisy. I ja będę zadawać pytania i moja prośba, abyście odpowiadali na te pytania, tak jakbym do Was rzeczywiście kierowała je. I dzięki temu doświadczeniu też będzie to taki potencjał, na którym będziemy budować dalszą część webinaru. Więc serdecznie, serdecznie do tego zapraszam. Więc daję minutkę na szybko sięgnięcie po kartkę i długopis albo otworzenie sobie po prostu dokumentu Word na komputerze. No dobrze, to w takim razie mam nadzieję, że już macie przed sobą długopisy albo też otwarte dokumenty Word i będziecie mogli w stanie odpowiadać na moje pytania, które zacznę od tego po prostu, jak my sobie wyobrażamy siebie w tej rzeczywiście roli, kiedy tworzymy razem z uczniami projekt pozalekcyjny, czyli jaką rolę ty pełnisz w tym projekcie. I proszę, żeby każdy z Was po prostu odpowiedział tak, jak czuje, tak jak myśli, tak, z własnego po prostu też gdzieś doświadczenia. Jakie wartości przyświęcają Ci w pracy z uczniami? I tutaj chciałabym, żebyśmy zwrócili szczególną uwagę tak naprawdę na tą pracę, właśnie tą pozalekcyjną, bo jest szansa, że my możemy czerpać zupełnie z innych wartości, zupełnie inne wartości nasze życiowe tutaj wypełniać, niż kiedy po prostu pracujemy z uczniami na lekcjach.
Więc prośba, żeby się zastanowić i wypisać od 1 do 3, można więcej, jeżeli przychodzą takie do głowy. Czyli jakie znaczenie ma praca z uczniami w takim projekcie pozalekcyjnym? Następne pytanie dotyczy przekonań. I tutaj jest pytanie właśnie, jakie masz myśli o takim zespole złożonym z samych uczniów, gdzie jesteś ty właśnie, być może jeszcze drugi nauczyciel i właśnie sami uczniowie, którzy w ogóle oni kreują rzeczywiście ten projekt. Jakie przychodzą myśli? I też fajnie wyłapać właśnie te pierwsze, które do nas przychodzą, bo potem przychodzą oceny, a to chodzi o to, żeby myśleć, jak rzeczywiście jest i co jest spójne z nami. Kolejne pytanie dotyczy umiejętności, czyli to, jakie umiejętności wykorzystujemy w pracy z uczniami. Być może to są właśnie inne umiejętności, niż wykorzystujemy je po prostu, kiedy uczymy. I jakie tutaj one są rzeczywiście ważne w tych projektach pozalekcyjnych, jakie właśnie każdy z nas ma i w tym momencie może z nich skorzystać i dzięki temu właśnie tworzymy ten projekt z uczniami. Co to może takiego być? Jakie macie zasoby, jak my to nazywamy w psychologii? Kolejnym pytaniem jest o nasze zachowania, czyli już wiemy, jakie umiejętności wykorzystujemy w pracy z uczniami, a teraz przejdźmy już na poziom takich konkretnych zachowań, czyli jak zachowujesz się w stosunku do uczniów i jak w związku z tym też w ogóle zarządzasz tym całym przedsięwzięciem, czyli projektem pozalekcyjnym. Więc tutaj zastanów się właśnie, w jaki sposób umiejętności są manifestowane w Twoich zachowaniach. Co takiego robisz? Jak na przykład zaczynasz projekt? Jak komunikujesz się z uczniami? Jak zachęcasz ich na przykład do wzięcia jakiegoś zadania, realizacji tego projektu? Jeżeli już takie przykłady swoich zachowań wypisaliście, w takim razie mam również kolejne pytanie dotyczące już otoczenia, czegoś bardzo szerokiego, ale to też jest często istotne, żeby wytworzyć rzeczywiście zaangażowanie. I w tym momencie pytanie, gdzie i w jakich warunkach w ogóle tworzycie projekt z uczniami? Możemy pomyśleć sobie, bazując na doświadczeniu na przykład przedpandemicznym, czyli rzeczywiście w jaki sposób my stacjonarnie, kiedy pracujemy z uczniami, w jaki sposób my wybieramy to miejsce i jakie to miejsce jest. Można też właśnie scharakteryzować, co jest takiego ważnego w tym miejscu, które ono ma pełnić. Jeżeli mówimy teraz o pracy tak naprawdę zdalnej i realizacji projektów pracy zdalnej, to tak samo. Można pomyśleć, to w jaki sposób umawiacie się z uczniami, że jak będzie zarządzany projekt, poprzez jakie narzędzia i kto właśnie wybiera to otoczenie.
Dobra, mam nadzieję, że mają już Państwo, macie już wszystkie pytania i odpowiedzi zapisane swoje. Jak mówię, one będą gdzieś służyć nam dalej pracy, kiedy będziemy sobie tutaj rozmawiać o tym, w jaki sposób zaangażować uczniów. I w związku z tym, że niestety, ale nie mam możliwości z Wami większej interakcji, nie widzę też, co robicie i jakie macie przemyślenia, chociażby tak po prostu po twarzy. Jedyne co, to mamy czat, ale w takim razie zapraszam właśnie do kolejnej formy. I tą formą będzie Mentimeter. Chciałabym, abyście po prostu odpowiedzieli na dwa pytania, czyli w jaki stopniu udzielenie odpowiedzi było wyzwaniem na te wszystkie pytania i które pytanie rzeczywiście było takim największym wyzwaniem, które stanowiło największą trudność, żeby rzeczywiście można powiedzieć to, co my mamy w głowie, przelać na papier czy do dokumentu Word. Żeby wziąć udział w tym ćwiczeniu, które teraz proponuję, należy wejść na stronę menti.com i wpisać ten kod, który się wyświetla. Ja za chwilę po prostu przekleję, dlatego żeby było też łatwiej każdemu, ten kod i również... adres... Teraz powinna być widoczna, tak, ode mnie odpowiedź. Więc proszę wejść na stronę menti.com i tam właśnie wpisać ten kod oraz udzielić odpowiedzi. Odpowiedzi będą anonimowe, ale my też będziemy mieć znowu materiał tutaj do pozastanawiania się chwileczkę. Razem i takie to forma interakcji będziemy mieć. Okej, okay. Widzę, że biorą Państwo, bierzecie już udział. Widzę, że nie mogę się przestawić z tego Państwu. W związku z tym, żebyśmy wszyscy sobie widzieli nasze odpowiedzi, to przejdziemy do naszej karty. I teraz widać, co się dzieje. Takie właśnie uzyskaliśmy odpowiedzi, czyli w jakim stopniu udzielenie odpowiedzi było wyzwaniem. Większość z Was stwierdziła, że było to umiarkowane. Być może na późną porę niektórzy odpowiedzieli, że sporym, ale było niewielkim. Ważne, że wysiłek jakiś był, ale nie był on zatrważający i to bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Z tego się cieszę. A teraz drugie pytanie, więc proszę Anna o odpowiedzi na drugie pytanie, czyli które rzeczywiście pytanie było takim największym rzeczywiście wyzwaniem. Już powoli widzimy, jak odpowiadacie. Jestem bardzo ciekawa tych wyników. Już widzę, że 25 osób opowiedziało. To całkiem sporo. 30. Się zbliżamy. Z tego, co widzę, znowu, jaki widzę trend, to, że rzeczywiście największym wyzwaniem było udzielenie odpowiedzi na poziomie wartości. Nie powiem, że się nie spodziewałam tego, bo bym skłamała. Rzeczywiście nieraz, kiedy robię podobne ćwiczenia na warsztatach, to zdecydowanie to jest ten poziom logiczny, który dla nas stanowi zdecydowany problem. I teraz właśnie chciałabym, żebyście wzięli sobie tę refleksję rzeczywiście do serca, gdzie jest nam najtrudniej, bo podobne ćwiczenie będę proponować, aby przeprowadzić z uczniami. I już wiemy, na którym poziomie należałoby rzeczywiście ewentualnie wesprzeć uczniów. Więc zatrzymam udostępnianie. Wrócimy teraz w takim razie do prezentacji.
I jesteśmy w prezentacji z powrotem, więc dziękuję Państwu za zaangażowanie. Wyglądało to prawie jak konkurs, ale to dało mi sporo właśnie, jak mówię, informacji. I teraz, jak mówię, no nie będę oszukiwać, że się nie spodziewałam, dlatego to, co stwierdziłam, że zamieszczę w prezentacji, to właśnie taką trochę listę, można powiedzieć, wartości. Czym w ogóle jest wartość? To nie jest tak, że wartościami są tylko i wyłącznie miłość, pieniądze, to, co tak zdrowie, co nam przychodzi na taki pierwszy rzut do myślenia. Absolutnie nie. Dla nas może być ważne to, że na przykład zachować dobre samopoczucie. Myślę, że w aktualnej sytuacji właśnie pracy zdalnej zdecydowanie to u niektórych może być gdzieś na pierwszym planie teraz. Wolność, energia, wyzwanie, harmonia, też przygoda i sama kreatywność na przykład. To, że myślę sobie, angażujecie się w takie projekty właśnie pozalekcyjne razem z uczniami, tak samo jak ja angażowałam się ze swojego czasu w wiele projektów organizacji pozarządowych, zwłaszcza za czasów studenckich, ale również na doktoracie, to dla mnie zdecydowanie było to, aby tworzyć coś nowego. To była wartość, żeby dawać coś do społeczeństwa, żeby się rozwijać, żeby sprawiać innym radość, więc to były te wartości, które mi przyświęcały. A teraz, i mam nadzieję, że w takim razie ta tablica gdzieś będzie jakąś inspiracją jeszcze dla Was, żeby zdecydowanie kolejnym razem, kiedy na przykład bym zadała takie pytanie, z dużą rzeczywiście łatwością po prostu przychodzi odpowiedź. Teraz chciałabym znowu zaprosić na Mentimeter po tej mojej krótkiej pogadance i ja przygotowałam właśnie takie wartości, które ja myślę, że one rzeczywiście być może mogą angażować. Jak mówię, zrobiłam tą tablicę. Teraz chciałabym, żeby jeżeli pokazałam tą tablicę i mam nadzieję, że w jakiś sposób rzeczywiście deklarowałam, czym w ogóle są wartości i jak możemy je nazywać, to teraz mam takie pytanie do tego, co w zasadzie napisaliście w swoim ćwiczeniu, czyli jakie nasze wartości pomagają zaangażować uczniów. I temu też tutaj wysyłam w takim razie jeszcze tylko kod i żeby Państwo też weszli, żebyście weszli na menti.com, to dla osób, które widzę, że piszą, że się spóźniły. Tam proszę znowu wejść i odpowiedzieć właśnie spontanicznie, jakie rzeczywiście wartości są takie najważniejsze do tego, żeby zaangażować uczniów, pomagają nam, jeżeli my je podzielamy, my je pokazujemy w swoich umiejętnościach, zachowaniach, to one rzeczywiście angażują uczniów. Więc znowu udostępnię ekran za chwilę. Ale to za chwilę, żeby też dać chwilę takiej ciszy i żeby Państwo, żebyście się zastanowili po prostu, jakie to mogą być wartości, a za chwilę zobaczymy odpowiedzi, jakie zostały zamieszczone. Widzę, że już bardzo sporo się pojawia odpowiedzi. W takim razie teraz jest ten moment zdecydowanie, aby udostępnić i żebyśmy sobie wszyscy zobaczyli, co się takiego nam pojawia na ekranie. Jakie wartości? Widzimy kreatywność, odpowiedzialność, ciekawość, zaangażowanie. Tak, to też może być wartość. Zapał, entuzjazm, wzajemny szacunek, spontaniczność. O Jezus, tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Dobra energia, inspiracja, nasze zaangażowanie, tak. Kompetencje, a nie wiedza. Dobra energia, życzliwość, rozwój, energia, entuzjazm, wytrwałość, empatia. Och, moja wiara w sens akcji, tak, czyli wartość, jaką jest sens. Zaufanie, tolerancja,
Prawdopodobnie każda z tych wartości, rzeczywiście widzę, że ona w jakiś sposób wiąże się z tym, że my w ogóle chcemy podejmować tego typu projekty, czyli projekty pozalekcyjne, ale na pewno też to wpływa właśnie na zaangażowanie uczniów. Widzę, że nawet pojawił się uśmiech. Tak, to też może być wartość. Jest cudownie, gdyby tak było. Gdybyśmy zawsze rzeczywiście podzielali i mieli ten uśmiech wypisany, czyli ta wartość byłaby manifestowana przez cały czas, ale nie jest to takie przecież możliwe. W takim razie wróćmy do naszej z powrotem prezentacji. I dziękuję za udzielenie odpowiedzi. Mam wrażenie, że to w jakiś sposób rzeczywiście pokazuje to, że podzielamy wspólne wartości. Dziękuję i cieszę się. Teraz to, co chciałabym zaprezentować, to moje odpowiedzi. Ja się zastanawiałam rzeczywiście, jeżeli bym tworzyła projekt taki pozalekcyjny, no w tym momencie myślę sobie oczywiście o studentach, ale też myślę o sobie, jako przecież też kiedyś byłam uczennicą w szkole i też się angażowałam w projekty pozalekcyjne. To rzeczywiście nauczyciel, który był, sprawiał, że najbardziej się rzeczywiście ja angażowałam, to jest wtedy, kiedy pełnię taką rolę mentora i facylitatora. Mentora, czyli że ja wiem o tym, że on ma dużo większe na przykład kompetencje ode mnie zarządzania projektami i tworzenia zespołu. Wiem, że może być może, że w tym akurat obszarze ma też sporą wiedzę. Kolejną rzeczą jest to, że on ma w ogóle z sortu doświadczenie życiowe i może na przykład pokazać całemu zespołowi, że są jakieś zagrożenia, albo są jakieś szanse, możliwości, których na przykład grupa nie widzi. Kolejną rzeczą to jest właśnie ta rola facylitatora. To polega na tym, że nauczyciel wspiera po prostu dynamikę grupową. Widzi, że na przykład jakieś pojawiają się konflikty między członkami grupy i nie chciałby, żeby to zaangażowanie w grupie spadło, a w związku z tym przełożyło się na realizację samego projektu. I w tym momencie właśnie może zadziałać jako takie, jeżeli rozumie się właśnie dynamikę grupową, którą dzisiaj będziemy poznawać, to rzeczywiście możemy ułatwić po prostu pracę całej grupy, całego zespołu. Tak naprawdę liderem, w tym, jeżeli chcemy myśleć o tym, żeby to uczniowie byli zaangażowani, nie tylko my sami, to w tym momencie liderem powinien zostać uczeń. My jesteśmy trochę takim liderem formalnym i my musimy sterować, bierzemy odpowiedzialność za to, ale właśnie takim liderem już nieformalnym powinien być jeden z uczniów, powinniśmy do tego gdzieś zachęcać, żeby podjął taką rolę i rzeczywiście był za to odpowiedzialny. Ale ten lider się sam wyłoni, jeżeli dobrze rzeczywiście gdzieś będziemy facylitować tę dynamikę grupową. I na poziomie wartości, to na co ja zwróciłam uwagę, ale moje wyobrażenia zostały przekroczone, jak zobaczyłam właśnie odpowiedzi na Mentimeter, więc dziękuję Wam za to. Ja sobie wyszczególniłam, tylko myślałam sobie takie najważniejsze, można powiedzieć, 6 wartości, jak sobie myślałam, dlaczego, do czego, co mnie przyciągało w ogóle do projektów angażowania się w organizacjach w ogóle pozarządowych, to było zaufanie, to było doświadczenie, wspieranie, inspirowanie, wiedza i dobra zabawa, na którą też została zwrócona uwaga na Mentimeterze. I jeżeli rzeczywiście dla nas jest ważne zaufanie, to w tym momencie to, jakie my mamy myśli dotyczące tego zaufania i jak one się manifestują w naszych myślach, to dotyczy na przykład tego, że my ufamy uczniom w kontekście tego, że ten projekt zostanie zrealizowany. Ja mam wiem o tym, że oni są mniej kompetentni, mniej doświadczeni, ale ja im ufam, że jeżeli na przykład nie będą potrafili czegoś zrobić, to oni się do mnie zgłoszą. I też ja w ten sposób komunikuję się. Ja mówię, daję Wam kredyt zaufania, a nawet po prostu ja Wam ufam, wierzę w to, że rzeczywiście jesteście w stanie zrealizować ten projekt, który sami wymyśliliście i wierzycie w niego i chcecie to robić. Ja jak coś jestem i jestem dla Was partnerem, jestem właśnie osobą, która chce się chętnie podzielić doświadczeniem.
to jest ta kolejna wartość. Ja też jestem tu, bo właśnie Was wspieram w realizacji swoich pasji, zainteresowań, robienia czegoś dobrego dla świata, jeżeli to jest dla Was ważne. Mogę też podpowiadać różne rzeczy, bo różne rzeczy już widziałam, też na przykład robiłem, w związku z tym mogę świadczyć taką inspirację i bardzo chętnie podzielę się właśnie swoją na przykład wiedzą. Ale pamiętajcie tutaj, że jesteśmy po to, aby na przykład się dobrze też czuć, bawić, dlatego pamiętajmy o tym na przykład, żeby nie brać zbyt dużo zadań na siebie, których na przykład nie udźwigniemy, bo wtedy poczujemy dosyć dużą presję i gdzieś stracimy nasz entuzjazm. I proszę zobaczyć, że tutaj się manifestuje w tym nie tylko wartość dobrej zabawy w tym ostatnim komentarzu, ale ona właśnie też się manifestuje właśnie tutaj takie wspieranie, także dzielenie wiedzą. Więc tak szybko pokazuję przykłady, jak rzeczywiście te wartości manifestują się w myślach, ale też właśnie na przykład w umiejętnościach. Umiejętności, jakie ja wykorzystuję, kiedy pracuję z zespołem, to jest zdecydowanie delegowanie zadań. Nie biorę wszystkiego na siebie, chociaż mogę mieć przekonanie, że przecież ja jestem bardziej doświadczona, to na pewno dużo lepiej to zrobię. No tak, ale zespół się tego nie nauczy. I to jest kolejna właśnie moja wartość, dlatego chcę rzeczywiście, żeby zadania były im delegowane. Ja też używam takiej umiejętności jak aktywne słuchanie. Czyli kiedy słucham wypowiedzi na przykład studentów, czy też współpracowników na projekcie, wtedy zdecydowanie stosuję takie narzędzie, jaką jest parafraza i ona wtedy umacnia na przykład pewne doświadczenia. Czy ja dobrze Ciebie zrozumiałem? I wtedy wymieniamy się doświadczeniem. Czyli ja mam pełne zrozumienie tego, z czym dana osoba do mnie przyszła i ona też ma takie zrozumienie i właśnie dzięki temu nasze doświadczenia zostały wymienione i możemy mieć na przykład zupełnie oddzielne refleksje, ale rzeczywiście razem jak sobie posłuchamy tego, co bierzemy sobie z wykonania na przykład zadania, w tym momencie to może nas wzbogacić. Kolejna rzecz a propos wspierania wartości, to jest na przykład mediowanie. To, co powiedziałam, że jeżeli na przykład występują pewne napięcia w zespole i my nie chcemy utracić tego zaangażowania na projekcie, to my w tym momencie powinniśmy użyć tej naszej umiejętności mediowania. Czyli powiedz, jaką ty masz perspektywę, a może spójrzmy w ogóle na to z lotu ptaka i zastanówmy się właśnie, co możemy rzeczywiście z tym zrobić, bo na przykład wszystkim nam zależy na tym, aby ten projekt się udał, abyśmy się dobrze bawili i aby rzeczywiście dobrze się też tutaj razem czuć. Czyli odwołujemy się do wspólnych wartości znowu w takim komunikacie do uczniów. Kolejna rzecz, to kolejna umiejętność to jest na przykład właśnie kreatywność, którą wpisaliście w wartościach, ale ona też to jest umiejętność, którą my możemy w ogóle rozwijać. I do tego zdecydowanie zachęcam, aby rozwijać tą umiejętność uczniów. Kreatywność to też oznacza, że uczniowie, członkowie naszego zespołu świetnie się wtedy bawią i właśnie to sprawia, że oni chcą przychodzić na takie spotkania, chcą razem coś rzeczywiście robić. Kolejna umiejętność to jest właśnie dzielenie wiedzą i my możemy to robić naprawdę na różne sposoby. Można udzielać wskazówek, można powiedzieć, że ja tu jestem w razie czego i tylko na prośbę na przykład uczniów rzeczywiście dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem. Można na przykład wykreować jakieś ramy na przykład projektu, bo uczniowie zupełnie na przykład mogą nie mieć takiej wiedzy, ale już wypełnienie tych ram pozostawiamy uczniom. No i kolejna rzecz, jeżeli wartością jest dla nas ważną dobra zabawa, no to zdecydowanie powinniśmy rozwijać swoją umiejętność poczucia humoru razem z uczniami, aby wspominać właśnie chwile, nawet te trudne, właśnie z uśmiechem gdzieś na twarzy, które nas wzmocniły i nas jako zespół. Jak to może się z kolei tutaj znowu manifestować w zachowaniach? Jeżeli mówimy o delegowaniu, to w tym momencie moja propozycja jest taka, aby rozpisać w ogóle zadania wspólnie, jakie stoją, jeżeli chodzi o sam projekt, a następnie niech każdy się przypisze do zadań. Ja jeszcze będę mówić o tym ćwiczeniu dość konkretnie,
czyli zaczynamy z jakimś pewnym ogółem teraz rozmawiać o tym, w jaki sposób wzmacniać zaangażowanie, ale na koniec oczywiście będę pokazywać to, co można użyć, czyli wyjęłam jakieś moje narzędzia ze skrzynki i zaprezentuję Wam. I kolejna rzecz to jest właśnie to otoczenie. I tutaj, tak jak powiedziałam, to jest kwestia tego, że to jednak uczniowie powinni wybrać tą przestrzeń. I jeżeli oczywiście mówimy o takim stacjonarnym spotykaniu się z uczniami, to w tym momencie po prostu musimy się zapytać, gdzie na przykład na terenie szkoły czujecie się najlepiej, jeżeli szkoła musi być tym miejscem, gdzie realizujemy projekt pozalekcyjny. W której sali Wam najlepiej właśnie ona wpływa na Waszą kreatywność, czujecie się komfortowo, bezpiecznie, ale właśnie też nie czujecie, że macie zbyt wiele oporów, żeby wyzwalać swoją kreatywność. I wtedy takie miejsce powinno zostać wybrane właśnie dzięki naszym pytaniom przez uczniów. Jeżeli pracujemy teraz w warunkach zdalnych, to mamy różnego rodzaju platformy i narzędzia do pracy na projektach. I w tym momencie właśnie należałoby, jeżeli uczniowie nie mają takiego doświadczenia, na przykład zaproponować im, jakich my używaliśmy narzędzi, jakie one mają wady, zalety. Sami sobie je wypróbujcie i wybierzcie. Tak to powinno się mniej więcej odbywać, jak ja sobie wizualizuję rzeczywiście taką, to kim jest nauczyciel w projekcie pozalekcyjnym, żeby rzeczywiście wyzwalać w uczniach to zaangażowanie, o które, tak rozumiem, dzisiaj będziemy długo rozmawiać. Ach, pytanie padło, a co jeśli uczniowie mienią 5 sal? Pewnie tak jest, ponieważ my rzeczywiście możemy zbierać te propozycje, ale tutaj już od razu jest podpowiedź od jednego z, widzę, nauczycielek, że tak, można zrobić dokładnie głosowanie, ale najlepiej by było właśnie wstępnie omówić wady i zalety każdej z przestrzeni. Można też pomyśleć o tym, jaki charakter ma na przykład nasz projekt i czy na przykład ta sala, która jest najbardziej ulubiona, czy ona nie będzie stanowić takiego, można powiedzieć, wyzwania logistycznego i przeszkody fizycznej po prostu do realizacji. Bo na przykład w tej sali nie ma na przykład biurek, a może jakiś właśnie uczeń nie może siedzieć na przykład tylko i wyłącznie na materacach, na przykład w takiej sali gimnastycznej, bo może taka zostanie wybrana i wtedy trzeba wziąć takie względy pod uwagę. Więc należy to omówić i na końcu właśnie zagłosować. Dokładnie tak. I myślę sobie, że tak samo można zrobić absolutnie z wyborem narzędzi tych zdalnych, kiedy myślimy o pracy zdalnej na projektach pozalekcyjnych. Wady, zalety, korzyści, możliwości, szanse, zagrożenia. Ja zawsze coś takiego lubię robić. Podpowiadam, to jest taka analiza SWOT. I wtedy właśnie można w pełni świadomie zagłosować na swój wybór. Tak jak powiedziałam, będziemy dzisiaj mówić o tej dynamice i jak mówiłam o tym, że nauczyciel pełni taką rolę facylitatora, no to trzeba wiedzieć w takim razie, co mamy facylitować. Mamy wspierać właśnie grupę w tym, aby ona z tej nowo utworzonej grupy po prostu osób, które się tak po prostu spotkały, zaczęła tworzyć zespół. I na tym nam powinno rzeczywiście zależeć. Ja sobie w ogóle porównałam dynamikę grupową i te fazy właśnie rozwoju grupy do po prostu etapów projektu i to mniej więcej tak wygląda. To, co na pewno znacie, to jest właśnie to, w jaki sposób my patrzymy na projekt, czyli na początku jest jakaś koncepcja, czasami ona jest mgła, ta koncepcja. I kiedy już z tej burzy pomysłów na przykład coś się już urodzi, to zaczynamy właśnie definiować, czyli zastanawiać się, a jakie my mamy zasoby, a ile mamy ludzi, w jakim na przykład zakresie każdy z uczniów może się zaangażować, ile godzin może, nie wiem, zadeklarować, w jakie dni w ogóle, jakie mamy, dysponujemy jakimi zasobami, to wszystko sobie w definiowaniu w tym etapie drugim zbieramy. Następnie, jak już to wiemy, to w tym momencie przystępujemy już do planowania. Już wiemy dokładnie, jaki jest cel projektu, możemy wypisać w związku z tym kroki do realizacji tego celu, a następnie przystąpić do realizacji. I na koniec oczywiście kończymy. Kończymy projekt. I tak samo dzieje się z dynamiką grupową. Ja
myślę, że to jest mniej być może Wam znane, w związku z tym będę omawiać po kawałku i przy okazji właśnie pokazywać te narzędzia, tym, co właśnie najbardziej chciałabym się ja jako psycholog i entuzjasta i aktywista społeczny rzeczywiście podzielić z Wami. Więc na początku jest faza orientacji i zależności, a kończymy, zobaczcie, dokładnie na fazie końcowej. Wtedy następuje zazwyczaj rozpad grupy. Ale to, co jest ciekawe w tym modelu, jak sobie tak patrzymy na niego ogólnie, to jest to, co się dzieje z zaangażowaniem. Na początku naszą rolą jest budowanie tego zaangażowania, żeby w ogóle w tym momencie uczestników grupy, członków grupy w ogóle utrzymać w tej grupie, bo oni mogą na przykład się wycofać. I tak być może z Waszego doświadczenia się czasami dzieje, że niektórzy uczniowie wchodzą do grupy, ale potem gdzieś się wykruszają. To znaczy, że nie było na przykład wystarczające zaangażowanie zbudowane na samym początku i być może jest tak, że potem na przykład nie utrzymywaliśmy tego zaangażowania wśród uczestników. Więc tutaj dzisiaj chcę pokazać właśnie, co my możemy zrobić, żeby to zaangażowanie dość na mocnych fundamentach rzeczywiście zbudować, a następnie, żeby go nie zgubić i żeby je podtrzymywać. I na końcu, żeby je wzmocnić, bo być może będziemy robić więcej projektów. Szkoda czasami, jak zbudujemy zespół, aby to się wykruszyło. Więc przejdźmy do pierwszej fazy. Faza orientacji i zależności. To jest faza pierwsza, kiedy rzeczywiście jest tak, że uczestnicy, na przykład to jest pierwsze są spotkania, uczestnicy się dopiero poznają, ustalają w ogóle jakieś nazwane i te nienazwane normy grupowe, czy na przykład w jaki sposób będziemy się komunikować, albo ile czasu będziemy poświęcać właśnie na ten projekt. Na początku to nie jest takie nazwane, wszyscy na razie coś deklarują, ale to jeszcze nie jest coś konkretnego. Tutaj też następuje ustalenie to, w jaki sposób będą zachodzić interakcje w grupie, czyli w jaki sposób właśnie będziemy się odnosić na przykład nawzajem do siebie, to już widać od samego początku i to się rzeczywiście gdzieś kształtuje dalej. W tym etapie zarysowuje się cel też i właśnie potrzeby projektu, ale dość mało jeszcze klarownie, na razie to jest właśnie jak przez mgłę, na razie to jest jakaś burza, w której coś ma się urodzić. W tym momencie naszą rolą nauczyciela byłoby skupianie się właśnie na budowaniu bezpieczeństwa, żeby każdy z członków grupy czuł się dobrze, żeby grupa się integrowała i wspierała w ramach właśnie nadaniu tych ram projektu. Czyli nauczyciel dzieli się, jak mówię, tutaj dzieli tą rolę mentora i facylitatora, to on nadaje ramy projektu, ale dalej one są gdzieś wypełniane przez uczniów. I tak jak powiedziałam, to jest tak, że tak jak my jesteśmy jakąś piramidą i my reprezentujemy jakąś spójną całość, tak samo uczniowie. I oni tworzą różne piramidy i to jest oczywiste, tak jak my jesteśmy różni między sobą, tak samo uczniowie są różni, nawet jeżeli pochodzą przecież z jednej klasy, to na pewno widzicie, kiedy prowadzicie lekcje, więc teraz co zrobić, żeby z takich różnych piramid rzeczywiście stworzyć zespół, który się po prostu dobrze rozumie i razem dobrze działa. To, co ja robię zawsze na samym początku, żeby przyspieszyć trochę właśnie te nienazwane normy grupowe, to ja chcę je nazwać. Ja chcę nazwać to, co w ogóle się dzieje, to, z czym w ogóle wchodzimy do tej grupy. I w tym mi zazwyczaj pomagają na warsztatach flipcharty. Zapisujemy swoje potrzeby. I to prosimy, czyli w tym momencie zazwyczaj pracujemy z grupą, która zazwyczaj nie jest bardzo liczna i jest w porządku podzielenie jej na trzy takie podgrupki. I w tym momencie mamy jedną podgrupę, która wypełnia, jakie są moje potrzeby. Ja się zastanawiam, jakie są moje potrzeby od tej pracy pozalekcyjnej, od tego projektu, od tego zadania. I tutaj je właśnie wszyscy członkowie tej podgrupy wypisują. W tym czasie druga grupa wypisuje moje obawy. Czyli co tak naprawdę z tyłu głowy może mi przeszkadzać w tym,
aby całkowicie wejść w ten projekt. I chodzi o to, żeby tutaj właśnie rzeczywiście wyjąć trochę spod dywanu te rzeczy ukryte i tutaj trochę rzeczywiście porozmawiać o tych obawach. I często ja pełnię taką rolę, która podpowiada, czego ja mogę się obawiać. I jak kiedy my zaczniemy taki proces, i myślę sobie, że taką obawą, która jak rozumiem jesteście tutaj, bo taką obawą jest to, że na przykład nie zaangażujemy się uczniowie i na przykład projekt zostanie porzucony. I ja bym to nazwała i zobaczyła też właśnie, co rzeczywiście sami uczniowie powiedzą. Trzecia podgrupka to jest z kolei zasady współpracy. I tam ustalamy zasady takie formalne i nieformalne. Formalną zasadą by było to na przykład, na ile się widujemy, albo w jaki dzień tygodnia się widujemy. I to właśnie rzeczywiście w grupie jest ustalane. Czy używamy telefonów komórkowych na przykład podczas naszych spotkań? To też jak najbardziej będzie możliwe, żeby tutaj zapisać. I w tym momencie jest tak, że powinniśmy zrobić po na przykład około 10 minut rotację. Czyli grupa, która wypisywała moje potrzeby, powinna dostać flipchart na przykład z zasadami współpracy. Grupa, która wypisywała moje obawy, z kolei powinna dostać właśnie flipchart z moje potrzeby, a z kolei zasady współpracy, moje obawy. I w tym momencie powinniśmy zrobić taką rotację trzykrotnie, żeby każda podgrupa miała możliwość rzeczywiście dopisania i napisania swoich potrzeb, obaw i zasad współpracy i to powinno zostać po prostu przez nas omówione. Moje potrzeby i moje obawy są omawiane w taki sposób, że one się po prostu znajdują, odpowiedź, rozwiązanie ich znajduje się w zasadach współpracy. Czyli na przykład, idąc tym, co powiedziałam, jeżeli naszą obawą jest to, że na przykład projekt zostanie porzucony i zadania zostaną porzucone, to chciałabym, żeby była taka zasada, że jeżeli się przypisujemy do zadań, to rzeczywiście je realizujemy. Jeżeli nie możemy ich zrealizować, to w tym momencie komunikujemy to grupie i na przykład jakimś sposobem się na przykład dzielimy w grupie tymi właśnie zadaniami, jeżeli ma się poczucie, że na przykład się ich nie udźwignie albo one rzeczywiście są inne niż my się spodziewaliśmy i nie mamy wystarczających kompetencji czy wiedzy i potrzebujemy wsparcia. O tym wszystkim tutaj rozmawiamy z naszymi uczniami. To nie jest tak, że to się robi w 15 minut, ja od razu mówię. To jest tak, że rzeczywiście to może być poświęcone całe spotkanie temu i myślę, że dobrze. To nie jest coś, z czym powinniśmy się śpieszyć, bo jak mówię, my chcemy zbudować takie solidne fundamenty. I zaangażowanie jest budowanie na bezpieczeństwie. I to jest pierwsza z takich zasad, więc mam nadzieję, że tego narzędzia, które ja zazwyczaj używam na warsztacie, rzeczywiście Państwo będziecie używać również, kiedy będziecie tworzyć projekty pozalekcyjne z uczniami. I teraz znowu, żeby zaangażować Was, mam pytanie o to, jakie zasady mogą nam zbudować właśnie to zaangażowanie, więc już przeklejam kolejny w takim razie kod do tego na czata, aby znowu wejść na menti.com, wpisać kod i odpowiedzieć na pytanie. Ja wypisałam różne moje zasady, które ja bym rzeczywiście wprowadziła i one mi służą, więc tutaj jest ważne, żeby po prostu zagłosować.
I na razie oczywiście zostawię to ukryte, żeby dać taką swobodę w głosowaniu, nie, żeby niczym się rzeczywiście nie sugerować i za chwilę też znowu udostępnię ekran i sobie zobaczymy. Nawet widzę, że czasami miejsca się zamieniają. To bardzo ciekawie wygląda na tym Mentimeter. Mhm. No dobra, to udostępniam, żeby nie było tak, że tylko ja widzę, jakie są odpowiedzi. Również chcę, żebyście wy zobaczyli, jak inni też myślą o tym, bo to jest fajne, kiedy wymieniamy się naszymi doświadczeniami. Więc tak wygląda nasz ranking, który jeszcze trochę się zmienia. Na razie zagłosowało 26 osób. I widzimy co? Że jakie zasady pomagają nam budować zaangażowanie? Przede wszystkim to, co wygrało, to jest pozytywna informacja zwrotna z tego, co widzę. O, właśnie się zostało zdegradowane i pierwsze to jest właśnie to, o czym ja mówiłam, czyli bierzemy na siebie tyle, ile właśnie zdołamy unieść i to chodzi oczywiście o zadania. Tutaj czasami trzeba uczyć uczniów rzeczywiście tego podejścia. Nie zawsze to jest takie oczywiste, absolutnie. Ale nie, pozytywna informacja znowu, więc tutaj widzę, że te dwie rzeczy, jak pozytywna informacja zwrotna, branie właśnie na siebie tyle, ile rzeczywiście jesteśmy w stanie unieść z dobrymi zasadami. Kolejną rzeczą to jest dobrowolność udziału, czyli nikt nie czuje się zmuszany, tylko my bazujemy na tym, że my po prostu chcemy tu być, widzimy w tym sens, to jest zdecydowanie super. Kolejną zasadą jest koncentracja na mocnych stronach. I tutaj też to sprawia, że my w ten sposób nastawiamy uczestników do siebie, żeby oni koncentrowali się na tym, co my możemy czerpać od innych osób, co oni mają takiego w sobie fajnego, a nie myślenie o tym, że czego ktoś nie umie zrobić. Nie, to sprawdźmy, kto co umie zrobić. Jeżeli jesteśmy w stanie rzeczywiście wszystkie zadania obsadzić, bo każdy ma do tego kompetencje, to jest przegenialnie. Kolejną na piątym miejscu jest szczerość, potem dbanie o siebie nawzajem. Konstruktywna krytyka jest na siódemce. Mówimy sobie po imieniu. No to nie jest takie znaczące w budowaniu zaangażowania, ale jednak jest, dlatego ja tutaj rzeczywiście to zamieściłam. Informujemy z wyprzedzeniem o swojej niedyspozycyjności. To jest zdecydowanie jedno ze znaczących w ogóle śmiesznie zasad, które zaznaczają z kolei pracownicy i pracodawcy. Bo zajmuję się też psychologią organizacji pracy, więc to tak z badań to wynika, że to jest jedna z takich ważniejszych rzeczy. Kolejna na ostatnim to jest mówienie od siebie i do osoby. To ja może odkryję, co to też być może znaczy, bo może to być mało też zrozumiałe. Ja pisałam hasłowo, żeby się zmieścić. To jest kwestia tego, że ja mówię, jak mi jest, czego ja doświadczyłem i kieruję słowa nie, że ktoś coś mi zrobił właśnie, tylko ja rozmawiam z tą osobą, do której rzeczywiście kieruję swój komunikat, co mi zrobiło na przykład dana wypowiedź albo dane zachowanie. To się tyczy w jakiś sposób rzeczywiście udzielania sobie informacji zwrotnych, ale właśnie trochę w inny sposób jest to zapisane. To zwłaszcza się stosuje wtedy, kiedy my prowadzimy tak naprawdę takie dyskusje grupowe. Więc dziękuję za udzielenie odpowiedzi. Też sobie porównaliśmy, co jest dla Was najbardziej istotne, co Wy zauważacie ze swojego doświadczenia i tak jak rozumiem na intuicji, na przeczucie również, co uważacie, że należałoby rzeczywiście wprowadzić do tych zasad, bo pamiętajcie o tym, że to nie jest tak, że tylko uczestnicy, uczniowie tego projektu mają za zadanie wypisanie tych zasad. Ja uważam, że tak samo my powinniśmy brać w tym udział i to kształtować. Jeżeli wiemy, że to będzie służyć grupie, to wprowadzić te zasady, opowiedzieć rzeczywiście, co za każdym z tych haseł stoi i jak my to widzimy, jak to się będzie manifestować w naszych zachowaniach do siebie nawzajem i jakie są na przykład korzyści z tej zasady. I w tym momencie jest duże prawdopodobieństwo, że wszyscy się zgodzimy na kontrakt, bo te zasady współpracy tak naprawdę powinny zostać spisane,
i one powinny zostać powieszone gdzieś w miejscu takim, które my będziemy to rzeczywiście widzieć, kiedy będziemy się spotykać na spotkania. I ważne jest właśnie, jak mówię, tutaj wszyscy właśnie ta zgoda. I czasami, jak mówię, to zadanie to rzeczywiście trwa, bo należy wypracować te zasady. I czasami jest tak, że ktoś może się przecież nie zgodzić na jakieś zasady i wtedy kwestia jest tego, żeby po prostu zmodyfikować. Czasami to jest kwestia naprawdę zdecydowanie języka. Widzę, że niektóre osoby tak nie przechodzą z uczniami na ty. Ja też czasami się zastanawiam, czy to ma rzeczywiście sens, czy przechodzenie na ty z studentami. I ja widzę, że z racji tego, że gdzieś edukacja jest taką obszarem, gdzie jest ta hierarchiczna struktura, to samym w ogóle uczestnikom jest trudno. Po prostu. I w tym momencie to sami my powinniśmy się zdecydować, czy my czujemy się z tym komfortowo, czy uczniowie czują się z tym komfortowo, czy to ma sens rzeczywiście na przykład w liceum, czy być może zupełnie nie. To ja zostawiam to zdecydowanie Wam do decyzji. Myślałam bardziej też tak, jak mówię, trochę globalnie, ale to jest zdecydowanie po waszej stronie. Okej. Wróćmy w takim razie. Trwają jeszcze, widzę, dyskusje o tym, czy na ty, czy nie na ty, ale tak zdecydowanie widzę, że tak, to zupełnie zależy od uczniów i od nauczyciela, kiedy i gdzie mówimy sobie po imieniu. Więc to jest do rozważenia. To jest trudna zasada właśnie ze względu na to, że jesteśmy właśnie w instytucji hierarchicznej dość mocno osadzeni. Tak jak wcześniej, na wcześniejszym slajdzie były piramidy, nie wiem czy pamiętacie, odwrócone w drugą stronę. To ja teraz, żeby te poziomy się połączyły, to właśnie je odwróciłam, żeby mogło być to możliwe. Bo jeżeli już zbudowaliśmy rzeczywiście to bezpieczeństwo na samym początku, żeby troszeczkę przyspieszyć ten proces grupowy, tę dynamikę grupową i żeby już się uczestnicy bardziej oswoili, to zdecydowanie powinniśmy też się poznać. Oprócz tego, że na pewno znacie ćwiczenia, żeby poznawać swoje imiona, to ja mu proponuję właśnie to, żeby zespół dobrze działał, to żeby się połączył właśnie na poziomie wspólnej misji, projektu, wartości i po części gdzieś myśli właśnie o tym wspólnym projekcie. I jak to zrobić? To jest narzędzie, które zawsze mi rzeczywiście gdzieś działa, jak musimy coś razem wymyślić. I o co chodzi? Tak jak powiedziałam, dostaliście doświadczenie a propos wartości, że jednak trudno jest nam definiować te wartości i to jest w ogóle trudne, my w ten sposób w ogóle nie rozmawiamy ze sobą. Wartości to jest coś zupełnie abstrakcyjnego, mało konkretnego, więc właśnie zdecydowanie nam jest wtedy rzeczywiście trudno rozmawiać, ale o czym łatwo rozmawiać i to zdecydowanie każdemu, uczniom również, to jest o zainteresowaniach. I zainteresowania, właśnie w zainteresowaniach są widoczne te wartości. Jeżeli coś lubisz robić, sprawia ci to przyjemność, masz poczucie sensu, prawdopodobnie wtedy realizujesz swoje wartości, wypełniasz je. W takim razie bazujmy na tym. I aby połączyć, jak mówię, te wszystkie piramidy, żeby to było, ten zespół stał się w końcu zespołem, a nie tylko grupą osób, w tym momencie właśnie proponuję ćwiczenie, w którym każdy z uczestników ma za zadanie wypisać, jakie ma zainteresowania. I to są te bąbelki, które są osadzone na zewnątrz. A środek to jest to, co łączy. I to jest tak, że każdy uczestnik wypisuje swoje zainteresowania, on o nich opowiada, więc wtedy poznajemy się, to jest ten element integracji, ale dzięki temu też kształtujemy to, czego ma dotyczyć projekt po prostu pozalekcyjny. I kolejnym zadaniem, i to jest zadanie grupy, my możemy, jak mówię, facylitować, wspierać, może coś się i trochę innej perspektywy szerszej może zauważymy. W tym momencie właśnie jest wymyślenie tego środka.
I oczywiście ten przykład jest prosty i wymyśliłam go na podstawie swoich zainteresowań, czyli interesuję się jedzeniem, ekologią, chemią, a także sprzątaniem. I w tym momencie na przykład mogłabym stworzyć sama ze sobą projekt na przykład Zero Waste. Jakiś środek właśnie do czyszczenia na przykład powierzchni płaskich, który byłby na przykład związany z jakichś odpadów z żywności. Czemu nie? I jak już właśnie zobaczymy, że to nas łączy, w tym momencie zaczynamy już pracować nad tą czasami mglistą jeszcze wizją właśnie, czego ten projekt ma dotyczyć. Czyli to, co my chcemy osiągnąć w tym ćwiczeniu, to to, aby wszyscy uczniowie mieli takie wrażenie i takie przeświadczenie w zasadzie o tym, że oni będą się spełniać w tym projekcie. Jeżeli ja widzę sens tego projektu, wypełniam swoje wartości, potrzeby, swoje zainteresowania, no to jak najbardziej chcę wziąć w tym udział. I to jest trochę to, co zostało napisane przez Was. Jakie wartości są ważne, żeby właśnie był projekt angażujący? Poczucie sensu. Więc my to chcemy zdecydowanie wytworzyć. Poczucie w tym momencie sensu, ale też przy okazji tego ćwiczenia uczniowie się poznają. Kolejne ćwiczenie, które proponuję, to jest ćwiczenie do tego, aby wykorzystać potencjał. Każda ta piramida tak naprawdę to jak dla mnie to jest zdecydowanie rzeczywiście potencjał. Tak? Coś przerywa? Jest teraz dobrze? Jak mówię? Widzę, że ktoś zgłosił. Tak, teraz tak, widocznie ruszyłam mikrofon, to przepraszam, zazwyczaj jestem przyzwyczajona do tego, że mocno gestykuluję, ale w tych warunkach nie da się tego robić. No dobra, to w takim razie przejdźmy do tego kolejnego ćwiczenia, które proponuję. I wtedy to jest, jak mówię, kwestia wykorzystania potencjału. Jeżeli my mówimy, co my możemy wnieść do tego projektu, i my proponujemy, że podzielimy się tymi zasobami, to zdecydowanie wytwarzamy zaangażowanie, bo wtedy też nie tylko my wykorzystujemy potencjał, ale też uczestnicy mają takie poczucie odpowiedzialności za to, co tu się dzieje, bo wiedzą, że ja się czuję przydatny. I znowu to jest kwestia oczywiście poczucia sensu, też poczucia takiego umiejscowienia kontroli do wewnątrz i to zdecydowanie jest wtedy super. I teraz tak, jak to zrobić? Każdemu z uczestników można wręczyć na przykład kartkę A4, jeżeli się spotykamy stacjonarnie, jeśli nie, to można to ćwiczenie jak najbardziej zrobić na Jamboardzie, chociażby poprzednie również. To nie ma do tego zupełnie problemu. I dajemy takie ramy, że mamy, słuchajcie, zasoby zewnętrzne i wewnętrzne. W zasobach zewnętrznych są takie rzeczy, jakie, że my posiadamy jakiś sprzęt, jakieś materiały, jakieś pomoce na przykład do tworzenia właśnie tych projektów, ale także zasobami zewnętrznymi są sieci kontaktów, czyli jakieś osoby na przykład znamy, które mają inne kompetencje, mogą nam na przykład coś pożyczyć albo wypożyczyć z na przykład niewielką sumę pieniędzy, a może właśnie kwestia z tego, że uzyskamy jakieś informacje, a może zaangażujemy w promocję naszego projektu pozalekcyjnego. To wszystko jest sieć kontaktów. Wewnętrzne to jest to, co uczniowie z kolei już na przykład wiedzą. Wiedzą o zarządzaniu projektami, bo już sami na przykład tworzyli jakieś małe, na przykład w klasach, bo mieli jakąś lekcję i musieli zrobić jakiś mały projekt w małej grupie. To jest super właśnie wiedza. Czyli to jest wiedza, ale też życiowa, ale też taka, którą wy jako nauczyciele rzeczywiście też propagujecie u uczniów, więc to też jest jak najbardziej. Czasami też uczniowie przecież mają wiedzę, która wykracza poza podstawę programową, bo się właśnie czymś niezwykle pasjonują i wtedy to warto też tutaj rzeczywiście wpisać. I kolejna rzecz, jaką są zasoby wewnętrzne, to są umiejętności. Czyli żeby uczniowie też sobie zdali sprawę, co oni już rzeczywiście umieją, co będzie przydatne. I teraz to jest jeszcze też kwestia tego, że w tym momencie uczniowie budują w takie pozytywne wzmocnienie, że ja sporo mogę dać tej grupie od siebie, ale właśnie jeżeli nawet nie od siebie, bo na przykład pierwszy raz biorę udział w projekcie, to może właśnie na przykład mogę wnieść jakiś właśnie sprzęt, materiał, sieć jakichś kontaktów, a może mam jakieś unikatowe umiejętności. Więc
W tym momencie my znowu pełnimy taką rolę facylitatora, żeby pomóc tym uczniom jak najwięcej tutaj rzeczy wypisać. Więc tak samo, jak zrobiliśmy dzisiaj piramidę, proponuję, żeby zrobić najpierw to samemu. Zobaczyć, gdzie jest taki moment, że rzeczywiście jest trudno i wtedy też wspierać uczniów i dawać właśnie tą inspirację. Ale żeby dawać inspirację, musimy mieć to doświadczenie, więc no tutaj nie mamy czasu na webinarze, ale ja zachęcam, aby coś takiego zrobić. Może dzisiaj tak postanowicie skończyć dzień. Kto wie. Kolejna faza to jest faza konfliktu i buntu i być może ona brzmi strasznie, ale zupełnie taka nie jest. To jest druga faza i to jest fajnie, kiedy rzeczywiście uczestnicy się przesuną do tej fazy, bo wtedy zaczynają oni właśnie podejmować taką odpowiedzialność w ogóle za grupę. Zaczynają się wyłaniać już takie prawdziwe normy grupowe, struktura grupowa, a także role, bo uczestnicy mają już w ogóle wiedzę, po prostu o sobie nawzajem, więc wiedzą, kto lepiej pasuje do której roli, w której roli ja też się czuję, jeżeli to jest mój w ogóle pierwszy taki projekt, więc to zaczyna po prostu bardziej przypominać coś, co jest realne. Na tym etapie też zaczynają stawać się doprecyzowane potrzeby, role, oczekiwania względem grupy, ale też właśnie projektu. I to, co my powinniśmy robić, to my powinniśmy stawiać jasne cele czy zadania i pokazywać również korzyści płynące z tych celi i zadań. W związku z tym to jest tutaj jeszcze takie mocne od nas, z naszej strony, dawanie ram właśnie zarządzania tym projektem. Ale nauczyciel przyjmuje taką rolę partnerską i też właśnie, jeżeli już jakieś następują spięcia, spory, bo w ten sposób przecież dowiadujemy się, że ktoś na przykład zawiódł, nie wiem, w jakiejś kwestii, to w tym momencie właśnie nauczyciel może być właśnie tym mediatorem jak najbardziej. To jest ten moment. No i właśnie. Co my w tej fazie, tutaj zaznaczyłam akurat te dwie celki, że to jest taka z jednej strony trochę faza jeszcze orientacji i zależności, trochę faza konfliktu bunty, to nigdy nie są w ogóle fazy ostre, które można tak szybko zauważyć, absolutnie nie. Ale mając wiedzę o procesie, o dynamice grupowej, jesteśmy w stanie mniej więcej dobierać narzędzia i obserwować bardziej świadomie to, co się dzieje wśród uczniów. Więc proponuję takie ćwiczenie na budowanie tej odpowiedzialności. Skoro ona w tej fazie ma się zacząć, to my możemy właśnie znowu wspierać to, facylitować. W związku z tym, jeżeli mamy cel już projektu, załóżmy, że został pięknie wysmartowany i doskonale wiemy, na czym ten projekt będzie polegać, do czego dążymy, w tym momencie zaczynamy wypisywać kroki do realizacji celu. I to jest ważne, żebyśmy to robili wszyscy. Właśnie żebyśmy mieli poczucie takiej odpowiedzialności, że wszyscy to rzeczywiście tworzyliśmy. Jakie konkretnie zadania potem przy każdym z tych kroków? Też należy je wypisać razem. Pewnie nauczyciel będzie tutaj pełnić dosyć dużą rolę, z tego względu, że my mamy po prostu dużo większą tak naprawdę wiedzę, ale też jeżeli ktoś wychodzi z jakimiś pomysłami, to my to jak najbardziej wspierajmy, wzmacniajmy, mówimy, super, że o tym mówisz, ja zupełnie o tym nie pomyślałem, dopiszmy to, dopisz to. I z kolei prawdopodobnie jesteśmy w stanie pogrupować te zadania. Pogrupujmy je w jakieś takie kategorie, które mówią o charakterze zadań i dzięki temu, jeżeli już będziemy mieć pewną pulę tych zadań, które są podobne do siebie, wyłonią nam się to, jakie w ogóle role powinny być na projekcie, takie role formalne. I w tym momencie proponuję to, żeby już taką naprawdę odpowiedzialność wziąć za to, co się dzieje na projekcie, to, aby członkowie grupy, nasi uczniowie, przypisali właśnie na podstawie wiedzy o swoich zasobach, bo zrobiliśmy to przecież wcześniej, chęć podjęcia danej roli. I teraz oczywiście, żeby nie było bitwy, bo może taka być, w tym momencie należałoby właśnie poprosić uczniów, żeby od 1 do 3, gdzie 1 to jest najbardziej chcę, 2 umiarkowanie, a 3 jeszcze jest dla mnie to ok. I wtedy, jeżeli piszemy imię i właśnie numer, czyli w tym momencie wiemy, jak bardzo to jest dla mnie ważne, priorytetowe, jesteśmy w stanie wybrać, bo mamy 3 opcje. Jedna to jest już sytuacja podbramkowa, zwłaszcza jak się wszyscy rzucą na przykład na jedną rolę i to będzie problem.
I następnie później wspólnie możemy zacząć z taką uważnością na potrzeby różnych uczniów i na to, co oni rzeczywiście mówią, jak bardzo znaczące jest dla nich, jak oni na przykład niepewnie czują się w innych rolach, podjąć taką decyzję o tym, kto jaką rolę powinien pełnić. Więc my znowu jesteśmy nie tym, który rozkazuje, ale tym, który facylituje i niech to grupa podejmie rzeczywiście tą decyzję. Następnie należałoby określić zakres odpowiedzialności za te zadania do każdej osoby, bo te role czasami mogą się dublować. Ktoś jest wsparciem do jakiejś roli i to należałoby właśnie na tym momencie rzeczywiście określić. Widzę, że pojawiło się pytanie, czy konkretne zadania są równoznaczne z naszymi konkretnymi wymaganiami dotyczącymi projektu? Nie wiem, czy dobrze rozumiem to pytanie, więc spróbuję właśnie sparafrazować, czy to jest to, co ja myślę. Czyli czy te zadania, które wypisujemy, tak, to one rzeczywiście będą dotyczyć samego celu projektu, jak rozumiem, tak? I tego, do czego... Tak. My tutaj na tym etapie rozmawiamy o czymś konkretnym, w sensie, że to my właśnie ten cel będziemy chcieli realizować, on jest teraz już został deklarowany, to tego akurat tutaj ćwiczenia nie pokazuje z tego powodu, że to jest już wiedza może mniej psychologiczna, a bardziej rzeczywiście zarządzania projektami. Ja chciałam się skupić i przekazać swoją wiedzę tą psychologiczną i Państwu zaprezentować te ćwiczenia. Wam zaprezentować te ćwiczenia. I tak, więc tutaj po wyklarowaniu, jakim projektem się zajmujemy, właśnie wypisujemy kroki, do tych kroków już specyficznych też właśnie te zadania, a następnie role. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na pytanie, bo widzę, że czas ucieka, a jeszcze mam trochę slajdów do Państwa do zaprezentowania Wam. Jak widać, struktura hierarchiczna organizacji mocno manifestuje się w moim języku i jest mi bardzo trudno się wybić z tego. To, co powiedzieliśmy już, jak ważne są właśnie to udzielanie informacji zwrotnych rzeczywiście przy zasadach kontraktu, czyli tych zasad współpracy mocno zakreśliliście, że one są według Was ważne. Ważne są przy takim pozytywnym jak udzielaniu informacji zwrotnych, że coś zrobiłeś dobrze, gratuluję Ci, rozwinąłeś się w tym, ale również tej konstruktywnej krytyce, która gdzieś była na ostatnim miejscu. A ja bym teraz chciała zachęcić do tego, żeby jednak uczniowie i my sami uczyli się udzielania tych również właśnie konstruktywnych informacji zwrotnych, które czasami rzeczywiście powodują nas napięcia, ale tak naprawdę one być może sprawią, że się rozwiniemy. Tutaj pokazuję taki model właśnie, który nazywamy FWOG, bo on bazuje na tym, że najpierw mówimy o fakcie. Jeżeli coś się wydarzyło trudnego, złego na projekcie, to w tym momencie mówimy, co to takiego się wydarzyło. Tutaj jest akurat przykład tego, że tak, ktoś nie dostarczył na czas danych ulotek i w tym momencie właśnie postanowił, że... I w tym momencie ta osoba, której miał dostarczyć ulotki, nie poszła na trening tenisa. I to było dla niego trudne doświadczenie i też być może właśnie mogło zawieść jej zaufanie. I żeby właśnie tak jak te ludziki po lewej stronie pokazują, żeby odbudować to zaufanie, należałoby właśnie udzielić informacji zwrotnych i tego po prostu my powinniśmy nauczyć uczniów, w jaki sposób się komunikować. Czyli na przykład pokazać fłoka i poćwiczyć. I tutaj jest pokazany model. Mówiliśmy się, że odbierzesz ulotki i mi je dostarczysz o 15, a czekałam na ciebie do 17, co uniemożliwiło mu pójście na trening tenisa. Zezłościło mnie to i było mi ogromnie przykro. Następnym razem weź pod uwagę również moje plany i umówmy się na realny termin lub zostawmy sobie jakiś bufor czasowy na poślizgi, bo jak widać, one się na przykład zdarzają. Czy możemy się tak umówić? I zobaczcie, teraz się tak naprawdę konstruują nowe zasady funkcjonowania w grupie. I właśnie o to chodzi w fazie konfliktu i buntu, żebyśmy to robili. Żeby te zasady były realne. I teraz no, w takim razie zasadą z tej komunikacji by było to, że jeżeli bierzesz coś na siebie i wiesz, że nie dowiedziesz, tak zwane, to w tym momencie powiedz mi o tym wcześniej, będę przygotowany i wtedy moje zaufanie nie zostanie nadszarpnięte i ja być może coś z tym zrobię.
Tutaj mam jeszcze zabawę właśnie, jakie korzyści płyną z udzielania sobie informacji zwrotnych, ale myślę, że przejdziemy dalej, bo widzę, że zostało tylko 15 minut, więc a może szybko zrobimy. Dobra, to przeklejam, żeby nie było tak, że mówię, że coś będzie, a czegoś nie będzie, to żeby tego nie robić, to zapraszam znowu. Więc zapraszam na dołączenie, znowu na Menti, wpisanie kodu i za chwilę tam się widzimy. Ja oczywiście przygotowałam w ogóle propozycję, bo w tak dużej grupie byłoby ciężko jednak tworzyć właśnie pytania otwarte, chociaż raz to zrobiłam. Ja tak czasami mam, że podejmuję zbyt duże wyzwania. Więc poczekam chwilę, żebyście po prostu odpowiedzieli tak, jak myślicie. I jak się pojawi więcej odpowiedzi, to znowu tak samo jak zwykle udostępnię po prostu ekran i wszyscy zobaczymy to, co ja teraz widzę. Można wybrać chyba tylko jedną opcję, więc to też będzie ciekawe. Dobra, widzę, że coraz więcej odpowiedzi się pojawia. W takim razie ruszam z udostępnianiem znowu ekranu. Jest on widoczny? Kurczę, bo chyba zrobiłam inaczej niż zwykle. O, teraz zrobię. Ok, teraz powinniśmy wszyscy widzieć, już odpowiedziało 35 osób, więc to jest sporo odpowiedzi. I teraz popatrzmy, co się wydarzyło. Jakie korzyści płyną z udzielania sobie informacji zwrotnych? Najczęściej rzeczywiście wzmacnia odpowiedzialność, na to zwróciliście uwagę, oraz też pozytywne wzmocnienie. Tak, bo ja zachęcam właśnie do tego, żeby udzielać tak zwanych komplementów właśnie w ten sposób. Jest wtedy szansa, że człowiek jak usłyszy naprawdę konkretną informację, co takiego sprawiło, że czujesz się przyjemnie w moim na przykład towarzystwie, to jest to zachętą do tego, żeby ponawiać to zachowanie. A jeżeli usłyszymy, jesteś miły, to ja nie wiem, co mam robić, żeby być dalej miłym. Dlatego tak ważne jest udzielanie właśnie tak konkretnych informacji rzeczywiście zwrotnych. Ponadto to, co jeszcze zyskało jakąś aprobatę, to jest budowanie wiedzy o sobie. Zdecydowanie my się uczymy bardzo dużo, jeżeli inne osoby nam udzielają informacji zwrotnych. Także właśnie jak dlatego umieściłam to w tej fazie grupowej, rozładujemy napięcie w grupie, ale też właśnie daje nam taką, wzmacnia zaufanie i szansę na rozwój. Jeżeli wszystko jest wypowiedziane, to wtedy ja się nie mam czego bać i moje zaufanie rzeczywiście jest mocne do grupy. Więc wracajmy z powrotem, skoro czas nas ten goni, do mojej prezentacji. Jeszcze parę slajdów zostało dosłownie. I przejdźmy do kolejnej fazy, jaką jest faza spójności i współpracy. No tutaj to jest już komfortowa faza, ponieważ już dochodzi do tego, że rzeczywiście uczniowie stworzyli, tak my mówimy, taki zbiorowy konstrukt my, czyli to pokazujemy w naszych wypowiedziach. Mówimy o tym, nasz projekt, moja grupa zrobiła coś, my razem zrobiliśmy coś. I wtedy już wiemy, że jeżeli zaczynamy w ten sposób w ogóle mówić, to znaczy, że ten konstrukt powstał właśnie rzeczywiście w głowie uczniów i możemy myśleć sobie, że rzeczywiście zbliżyliśmy się do tej fazy spójności i współpracy i wtedy jest genialnie, bo to oznacza, że wszystkie zasady, które zostały te prawdziwe też wypracowane na poziomie tego, na przykład tych zasad współpracy, które stworzyliśmy z grupą i one potem na przykład były renegocjowane w tej kolejnej fazie, bo pamiętajmy o tym, że też gdzieś te zasady współpracy powinny być otwarte i właśnie powinniśmy do nich wracać i renegocjować ich na podstawie naszego wspólnego doświadczenia właśnie w fazie konfliktu i buntu. Można zaobserwować dosyć mocny wzrost aktywności, ale także taką zdolność efektywnego działania i że konflikty się niejako same rozwiązują właśnie w tej właśnie fazie.
I wtedy już nasza rola tak naprawdę wprowadza się do tego, żeby wskazywać cel, wciąż do czego zmierzamy, żeby rzeczywiście to grupa jednak dzieliła właśnie te zadania, czy też role na podstawie już tego wspólnego doświadczenia się znają, oni już wiedzą, kto komu co najlepiej rzeczywiście zdelegować. Może to wyglądać w ten sposób, do czego zachęcam, aby w tej fazie, jak już to zaczyna tak fajnie hulać nasz ten projekt i żeby podtrzymać to zaangażowanie, nie lecieć tylko na tym, że o, cieszą się, robimy to fajnie, ale jeszcze żeby właśnie to zaangażowanie tak podkręcić, podtrzymać, to proponuję to, żeby właśnie wskazywać cel i te korzyści płynące z niego, czyli żeby zrobić takie spotkanie, na którym przypomnijmy sobie, do czego my w ogóle zmierzamy. Zobaczmy, gdzie my w ogóle jesteśmy na tej ścieżce. I teraz jest fajnie zobaczyć, że już sporo pracy jest za nami, co my już osiągnęliśmy. Ile razem już dokonaliśmy. I to jest ten taki pozytywny, wzmocniający właśnie język. To jest super i to się świetnie sprawdza właśnie zdecydowanie uczniów, których chcemy zachęcić do tego, żeby robić jeszcze i angażować się jeszcze bardziej. Jakie korzyści z tego zrealizowanego celu z kolei płyną właśnie dla samego zespołu, ale zastanówcie się, jakie dla Ciebie indywidualnie, dla każdego z uczniów płyną korzyści. Tak? Zadajmy takie pytanie. A następnie możemy spróbować się odwołać do takich indywidualnych wartości czy też potrzeb. Myślę, że możemy mówić bardziej o potrzebach, o tych właśnie na przykład zainteresowaniach, jak bardzo je rozwinąłeś, albo na przykład jakie nowe poznałeś, jak bardziej rzeczywiście się rozwinąłeś, więc to ważne, żeby tutaj w tym momencie, żeby podtrzymać zaangażowanie, wypowiedzieć. Kolejna faza, do której sobie przejdziemy, to jest faza celowej i świadomej aktywności. No to już jest taka faza, w której my uznajemy, że grupa już jest naprawdę dojrzała. Ona jest zintegrowana, ona jest też świadoma swoich słabych i mocnych stron, więc nie ma problemu z tym, na przykład komu co zlecić, bo my już wiemy i my możemy też powiedzieć z taką dużą dość odwagą w ogóle o tym, właśnie, że tego ci nie daję, bo wiem, że w tym się na przykład nie czujesz najbardziej komfortowo. Ja to zrobię, ale proszę, bo ja jestem w tym gorszy, to ty mi pomóż tutaj. Na tym etapie po prostu grupa funkcjonuje samodzielnie i te właśnie rozmowy dzieją się na poziomie uczniów między sobą, a tak naprawdę rolą nauczyciela jest tylko to, żeby wspierać aktywność i w związku z tym być obecnym, w razie czego. Pamiętajmy, że my cały czas jesteśmy tą inspiracją, jesteśmy tym wsparciem, tym facylitatorem, ale już jesteśmy trochę tak odsunięci i niech grupa rzeczywiście ma poczucie, że to jest ich taki sukces tego projektu. I z tego powodu nie mam żadnego ćwiczenia w tej fazie i przechodzimy od razu do fazy końcowej, zwłaszcza, że nasz webinar się też kończy. Na tym etapie współpraca po prostu na tym projekcie, i to też warto zaznaczyć, na tym projekcie ona dobiega końca. I rolą w tym momencie nauczyciela jest takie pokazanie uczniom, jakie umiejętności zdobyli, co osiągnęli dzięki działaniom na projekcie, jak właśnie sprawdzenie, jakich cele, potrzeby zostały zrealizowane dzięki tej pracy zespołowej. I to, co my możemy zrobić, to po pierwsze celebrować sukces. I myślę, że tutaj zawsze trzeba zagwarantować uczniom to, że razem gdzieś coś zrobimy, spotkamy się. No w tej sytuacji zdalnej oczywiście jest to dużo, dużo trudniejsze, ale możemy się spotkać na Zoomie czy jakiej innejkolwiek platformie i po prostu pogadać i zastanowić się sami. Słuchajcie, co my zrealizowaliśmy? Przypomnijmy sobie to, tak? Jak to wygląda i obejrzyjmy efekty swojej pracy, jeżeli można to zobaczyć. Jest to takie namacalne, to by było genialne. Jakie korzyści płyną właśnie z tego realizacji tego projektu, na przykład na otoczenie, na też innych, tak, co oni będą z tego na przykład czerpać. Zobaczmy na tą korzyść. No i co my osiągnęliśmy jako zespół? Gdzie byliśmy, kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz w tej sali? Spójrzmy sobie wstecz. I gdzie jesteśmy teraz, kiedy znowu się spotykamy? Jak zupełnie inaczej się zachowujemy wobec siebie. Zauważacie to? Więc tutaj właśnie fajnie tak pogadać, trochę jest takiej nostalgii, bo też jest trochę taki moment żegnania, więc fajnie sobie powiedzieć różne miłe rzeczy, które wyciągnęliśmy rzeczywiście. Kolejna rzecz to jest, czego nauczyliśmy się o sobie dzięki pracy w grupie.
I tutaj oczywiście my możemy też różne ćwiczenia zaproponować, żeby jeszcze pogłębić właśnie tą samowiedzę, no ale już to nie ten webinar, a może tak powiem, ale wystarczy zadać takie pytanie. Czego nauczyliśmy się o sobie dzięki rzeczywiście pracy w grupie, zwłaszcza jeżeli to było pierwsze doświadczenie, to takiego na przykład dużego projektu z takim właśnie zespołem. Czego dowiedzieliśmy się również w kontekście własnych zainteresowań, tak? Czyli jak właśnie zrealizowaliśmy te swoje własne potrzeby, wartości. To jest to pytanie. A kolejne pytanie to jest, jakie potrzeby zrealizował każdy z nas? I tutaj właśnie fajnie się tym powymieniać i jak mówię, niech to będzie w takiej atmosferze miłej, cudownej, żeby rzeczywiście, jak mówię, to im bardziej będziemy celebrować, to zrobimy to, tak jak my mówimy, pozytywne wzmocnienie, tym bardziej zbudujemy ten potencjał na kolejne projekty. A właśnie tego życzę Wam, żebyście realizowali projekty z uczniami pozalekcyjnymi i żeby było tak, że potem każdy kolejny projekt jest po prostu łatwiejszy i jeszcze więcej satysfakcji po prostu czerpiecie z niego. I tak samo uczniowie. Więc to jest, myślę, z mojej strony. Teraz patrzę sobie na pytania, czy są jeszcze jakieś. Ja też dziękuję za to doświadczenie. Tak czasami fajnie jest poopowiadać, jak coś się rzeczywiście robi na co dzień i podzielić się doświadczeniem z innymi osobami, które robią podobne rzeczy. Więc jest to bardzo, bardzo satysfakcjonujące. Więc pomimo zmęczenia, na pewno wy też jesteście zmęczeni, ja bardzo dziękuję za ten wspólny czas. Dziękuję Kasiu za ten webinar. Dzięki. Mam nadzieję, że to był dla Państwa wartościowy czas. Ja jeszcze mam tutaj właśnie kilka do pobrania zaświadczeń. W tym momencie wklejam na link do pobrania zaświadczenia, ale proszę, żeby najpierw Państwo zalogowali się na stronę zaświadczenia.co.org.pl, a następnie weszli w podany link na czacie. Jeżeli nie mogą Państwo teraz sobie wygenerować tego zaświadczenia, to proszę ten link sobie skopiować, tak żeby po prostu Państwu nie umknął. Dzieje się tak po prostu, ponieważ chcemy, żeby zaświadczenia odbierały osoby, które faktycznie uczestniczą w tym webinarze. Także tutaj link jest jeszcze na czacie, jeszcze go przypnę na górze czatu. Proszę go sobie skopiować, zachować i mam nadzieję, że będą mogli Państwo ćwiczenia wygenerować. W takim razie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Webinar będzie jutro dostępny na naszym kanale YouTube. Ja również zapraszam do polubienia fanpage'a Angażuj Obywatelsko, na którym Państwo znajdą więcej webinarów, z których mogą również Państwo otrzymać zaświadczenie. Dziękujemy za dziś i mam nadzieję, że do zobaczenia na kolejnych spotkaniach. Do widzenia. Do widzenia.